18 maja, w dzień 66. rocznicy zwycięstwa polskich żołnierzy w bitwie pod Monte Cassino, mieszkańcy polskiego domu seniora Copernicus Lodge zorganizowali uroczystą akademię dla upamiętnienia tego historycznego wydarzenia. Zapraszam na relację. W tej domu Kopernika dorocznej imprezie, której program jak zwykle opracowała i nad jego wykonaniem czuwała siostra Alfonsa, oprócz wielu mieszkańców placówki i jej pracowników wraz z dyrektor naczelną Tracy Camino wzięło udział kilkunastu weteranów, w tym uczestnicy bitwy pod Monte Cassino. Przybyli m.in. prezes Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy II Korpusu Stefan Podsiadło, prezes koła nr 20 Stowarzyszenia Polskich Kombatantów i jednocześnie prezes Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy I Polskiej Dywizji Pancernej Adam Kreutzer i generał-pilot Tadeusz Sawicz, od niedawna mieszkaniec domu Kopernika. Zresztą kilkoro innych kombatantów również zamieszkuje w tym znanym polskim domu seniora. Znakomity, liczny chór złożony z mieszkańców ponownie przygotował i swym śpiewem wzmocnił współpracujący od lat z domem Kopernika znany śpiewak Michał Kuleczka. Mieszkańcy pamiętali też o przypadającej w tym samym dniu 90. rocznicy urodzin Jana Pawła II. Właśnie naszemu ukochanemu papieżowi poświęcony był odczytany przez siostrę Alfonsę wiersz pod tytułem Bogactwo najpiękniejszej duszy autorstwa pani Aleksandry Bednarskiej-Kwaczek, lektorki w parafii świętego Kazimierza w Toronto. Umiłowany Ojcze Święty, stanąłeś przed Bogiem z wielkim bogactwem zasług. Świat zyskał w Tobie piękną postać chrześcijanina, Polaka, patriotę, wielkiego człowieka naszych czasów. Wierzymy, że nadal czuwasz nad nami i troszczysz się o losy tego świata, a my się modlimy o jak najszybszą beatyfikację. W programie wykonano pieśni i piosenki, wiersze i prozę, które szlak bojowy i bohaterstwo w walkach. Z dużą uwagą i wzruszeniem wysłuchano również kazania, jakie wygłosił Jan Paweł II podczas mszy świętej odprawionej na cmentarzu na Monte Cassino z okazji 35. rocznicy bitwy. Zamknięci w ciasnych, obronnym kole, odcięci całkiem od wszystkich dróg. Włoch obserwuje nas przed pole, za nami morze, przed nami wróg. Dnie monotonnie wolno się wleką, świst kul etiudę gra naszych snom. Za siódmą górą, za siódmą rzeką pozostał w kraju rodzinny dom. Spotkania mieszkaniec domu Kopernika, pan Henryk Piotrowski, biorący udział w bitwie pod Monte Cassino w 3. Karpackim Pułku Artylerii Lekkiej, zaprezentował swą niezwykle cenną pamiątkę. Czerwony mak, zerwany przez niego 66 lat temu, na zboczach Monte Cassino w czasie trwającej tam bitwy, która pochłonęła tyle ofiar. Tam były całe pola tych maków i właśnie ja zerwałem taki jeden mały, żeby go zasuszyć i mieć jako pamiątkę. I cały czas trzymałem to u siebie w kieszeni, w battle dressie, żeby nie zgubić.
Obecnie ja bym nikomu nie dał nawet do rąk, nawet własnej rodzinie, żeby dotykali, bo to jest wielka pamiątka dla mnie. Ty widzisz, ten rząd wiary przy...